Opactwo świętej Marii Langwedocka. Kościoły, katedry, bazyliki to obiekty z kręgu zainteresowań pielgrzymów i lubią ich tak nazywać. Opactwa i klasztory są bardziej intymne niż wyżej wymienione sanktuaria. Łączy ich na pewno jedno. Zawsze bezwzględnie budowane były w miejscu o szczególnym znaczeniu. Opactwo świętej Marii stoi na płaskim terenie, ale zaraz po jego prawej stronie wyrastają skały, nagle i bez zapowiedzi. Jedna ze skalnych ścian jest wysoka, wąska i płaska z tyłu i nie ma żadnego połączenia z innymi skałami. Wygląda jak teatralny duży element scenografii, jakby została wstawiona. Niezwykły widok. Ale zacznijmy od wejścia głównego, Aleją Srebrnych Olbrzymów. Platany są ogromne. Bez wątpliwości znają wszystkie sekrety byłych mnichów. Pierwszy jest ogród. Prawdopodobnie okazały niegdyś, teraz ogródek, gdzie na wąskich, drewnem odgrodzonych poletkach rosną zioła. Opisane ze znajomością iście botaniczną. Prawa strona to główne budynki opactwa, a lewa strona zabudowania gospodarcze, gdzie teraz jest restauracja i prywatne domy. Kasa biletowa i sklepik mieści się w dawnej kuchni lub jadalni, tak wnioskuję, gdzie stołowali się benedyktyni. Cena biletu to 8 euro i 80 centów. Niezwykle symboliczna, z kobiecą energią. Ósemka nie bez powodu przypomina kształtem kobietę. I mamy ósemkę dwa razy, czyli wzmocnienie tej energii poprzez powtórzenie. W końcu jesteśmy w miejscu pod wezwaniem najczystszej kobiety. Kobiety, którą zna, myślę, każdy z nas. Świętej Marii. Sam sklepik też niezwykle kobiecy. Kostki mydła z oślim mlekiem, miód od pszczelarzy spoza Unii, galaretki w słoiczkach, z rozmarynu, z bazylii, z cukinii, drzemy i konfitury owocowe. Figi i maliny i olejki eteryczne, robione przez same zakonnice z żeńskiego klasztoru pod tą samą nazwą co opactwo, ale z innego miasteczka. Wybieram graniowy, mając na uwadze, że miesiąc marzec w południowej Francji budzi owady ze snu. Pachnąca kwiatem graniowym jestem mało atrakcyjna dla komarów. Przyznaję też, że uśmiechnięte twarze zakonnic na zdjęciu są namową do kupna. Siostrzyczki muszą być pracowite. By wydestylować roślinę, trzeba jej trochę nazbierać lub wyhodować. Są też dobrze obeznane z przemysłem i rządzącymi się prawami rynku, bowiem skład olejku jest dokładnie taki sam jak ten z masowych destylarni. Geranium 16%. Reszta to olejek cytrynowy, bo dobrze się komponuje niemalże z każdym zapachem i jest znacznie tańszy. Za sklepikiem degustacja wina, białego i czerwonego. Czy wchodzisz, czy wychodzisz, to pomieszczenie mijasz dwa razy. Masz zatem piękną okazję zwiedzać klasztor uraczony rozluźniającym trunkiem i utrzymać takowy efekt po zwiedzaniu. Wyjście na główne podwórze i wejście do świątyni. Budynek, jak zresztą wszystkie w okolicznych miejscowościach, kamienny, o żółtym, słonecznym zabarwieniu. Materiał ściągany był z gór, a Pireneje są szare, żółte, czerwone i różowe. Kamienie to
prawdopodobnie mieszanka zwietrzałej gliny. Kamień jest łamliwy i pyłem się podnosi, gdy jest na ścieżkach rozkruszony. Piach ten pięknie oblepia buty, gdy jest mokry. Wnoszą zatem, że glina. Wejście do świątyni w gotyckim stylu. Takie kilkakrotne powtórzenie zmniejszające się do środka kamiennej framugi okalającej ciężkie drewniane drzwi. Oj tak, czyni to wrażenie, że drzwi głębiej są osadzone. Ich kształt nie jest okrągły czy prosty u góry, a zaostrzony jak przednia część liścia laurowego. Zanim jednak wejdę do budynku, płaskorzeźby psa na zwieńczeniu kolumn niewielkiego okna nie uchodzą mojej uwadze. Psa i kobiety. Pies w pozie dość uległej, jakby przed chwilą został zganiony przez człowieka. Kobieta zaś ma w sobie ciekawe przeciwstawne połączenie namiętności z obojętnością. Dlaczego kobieta i dlaczego pies są na kopule kolumienek okiennych? Ten otwarty, niewielkich rozmiarów przedsionek na pewno jest pomijany przez zwiedzających, którzy, widząc główne wejście do świątyni, po prostu wchodzą do niej.